pojawia się wiele sprzecznych informacji co do tego, czy wykonywanie sesji dwupunktu dla drugiej osoby bez jej zgody jest właściwe. Osobiście uważam, że jest to indywidualna decyzja każdego praktyka. Moja zasada jednak jest taka, że nie wykonuję sesji dwupunktu dla drugiej osoby, która nie wyraziła na to zgody, ponieważ cenię sobie wolność wyboru, a także pragnę, aby druga osoba świadomie podjęła decyzję, że chce zmiany. Nie powinieneś, a powiedziałabym jeszcze dobitniej, nie masz prawa decydować o tym, aby kogoś zmieniać, nawet jeśli wydaje się tobie, że ktoś tej zmiany pilnie potrzebuje. Najważniejszym powodem jest ten, że każdy z nas ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego i zupełnie inne jest jego zadanie tutaj na Ziemi. Jeśli czujesz potrzebę pomagania na siłę, warto przyjrzeć się, co za przekonanie zakorzeniło się w Twojej podświadomości, że przyjmujesz postawę decydowania o życiu innych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyś przesłał energię bezwarunkowej miłości, czerpaną prosto ze źródła, z wszechświata, od Stwórcy czy też Boga. Zapewne wiesz, że jest ona najsilniejszym czynnikiem uzdrawiania czy też zmiany. Im więcej dzielisz się miłością ze wszystkimi i z wszystkim, tym mnoży się ona dookoła Ciebie. Jest to źródło czystej miłości i uwierz mi, działa cuda.